Witamy w studiu po drugim panelu. Postępowanie udzielania zamówienia publicznego z obowiązki zamawiającego. Ciekawy temat. Tak, muszę się zgodzić, a w międzyczasie dołączył do nas Bartosz Pitak. Bartoszu, witamy cię. Dzień dobry, witam Serdecznie. Podsumuje z nami ten panel. Pojawiły się kwestie, które myślę, że nurtują i widzimy, że sporą część z Was, jeżeli chodzi o czat. On rzeczywiście jest bardzo aktywny, za co chcemy Wam podziękować, bo Kinga czuwa nad tym, żeby każde pytanie, które na czacie zadajecie. Pamiętajcie, proszę, że na YouTubie po zalogowaniu na, na portalu można zadawać pytania. My się z nimi wszystkimi zapoznajemy, także nie. Proszę, nie martwcie się o to, czy one do nas trafią. Rzeczywiście, nie każde ze względu na ilość, ale odczytujemy, wybieramy co ciekawsze. I Andrzeju, chciałem skierować pierwsze pytanie do Ciebie, w sumie to jest pokłosie ostatniego wystąpienia. Pan Norbert określił, że z Mateuszem wspólnie się zgodzili, że wariant trzeci trybu podstawowego. Jest y, można określić martwym. Czy zdarzyło ci się, czy może planujesz, może już y, udzieliliście, jesteście w trakcie takiego postępowania, czy chociaż widzisz y, zasób na tryb, ten tryb? Tryb podstawowy, proszę Państwa, takie już prywatnie podsumowanie z mojej strony. Jak to określiłem, tryb podstawowy w wariancie pierwszym to będzie pierwszy kwartał 2021, drugi kwartał to będzie tryb podstawowy w wariancie drugim, i w trzeci, trzeci wariant pojawi się w, w, w kolejnych odsłonach. Ale już tak zupełnie na poważnie. Jeżeli chodzi o wariant trzeci, tutaj może nie jest to jakby martwy na ten, ten, ten moment tryb, jeżeli chodzi o działania zamawiających. Tu pojawiają się właśnie ciekawe rozwiązania, szczególnie jeżeli chodzi o usługi ubezpieczenia w, w, dla zamawiających publicznych, czy to chodzi o majątkowe, czy, czy innego typu ubezpieczenia, gdzie generalnie wskazujemy w opisie potrzeb, wymagań zamawiającego. E, Podstawowe, minimalne schematy, i w trakcie właśnie tych negocjacji te schematy są rozbudowywane przez wykonawców, jakby zaproszonych do, do negocjacji. Więc dla mnie to jest narzędzie jak najbardziej. Z tym, że jeszcze króciutko mhm. zwróćmy uwagę, mamy wariant trzeci, możemy odwrócić i połączyć z jedną kwestią, która się już pojawiła, czyli możemy zrobić tak, wstępne konsultacje rynkowe plus wariant pierwszy albo. Robimy wariant trzeci, czyli mamy jakby negocjacje w zakresie uszczegółowiania tych kwestii, które, które nie jesteśmy w stanie zdefiniować na poziomie specyfikacji. Nie? Mhm. Okay. Dokładnie. Bartoszu, chciałem zapytać. Drugi temat, który utkwił na pewno mi z panelu, który właśnie zakończyliśmy. Proszę, powiedz mi z Twojego doświadczenia, z jakimi się stanowiskami spotkałeś, jeżeli chodzi o poczucie odpowiedzialności i nawet też w podejmowaniu decyzji przy współtworzeniu zamówień, jak wygląda kwestia odpowiedzialności samego kierownika zamawiającego, bo nie w jednej instytucji <grym> pracowałeś, obecnie Dobra. też reprezentujesz zamawiającego. Z Twoich doświadczeń, jak to, jak to mógłbyś ubrać i podsumować? Czy to rzeczywiście ta odpowiedzialność jest u każdego i taka sama? To znaczy, no kierownik zamawiającego oczywiście odpowiada w całości za czynności swoich pracowników i za procedury przetargowe. Tutaj w trakcie, nasi przedmówcy Zaczy, zahaczyli o dosyć istotny temat kompetencji miękkich, czyli porozumienia też jednostek merytorycznych w danym, u danego zamawiającego, mhm. bo należy wskazać dosyć istotny element, gdzie nieraz przepływ informacji pomiędzy jednostką merytoryczną zainteresowaną zakupem, tak, gdzie dostaje sygnał nieraz od kierownika zamawiającego, że coś oczywiście jest potrzebne, należy zakupić dostawę usługi czy robotę budowlaną. Ta komunikacja między jednostką merytoryczną a działania zamówień publicznych jest taka, no, no kuleje dosyć mocno, mhm. tak? E, nie jest tajemnicą od dzisiaj, że zamówienia publiczne są postrzegane w jednostkach zamawiających tak. jako pięta achillesowa i hamulcowy wszystkich zakupów, bo Zło, wymyślają różne rzeczy, mhm. czego oni tam nie potrzebują, my chcemy po prostu coś kupić. Także odpowiedzialność kierownika, tak jak Adamie tutaj wskazałeś, no jest dosyć duża, natomiast... Trzeba wyjść od tego, żeby usprawnić tę te, te, te merytoryczną, na, znaczy te komórki merytoryczne, żeby usprawnić komunikację ich z, z jednostkami zajmującymi się postępowaniami przetargowymi. Mhm. A czy widzisz takie y, złote recepty, złote rady? Bo muszę y, y, powiedzieć, w ujęciu takim globalnym, tak jak obserwuję rynek zamówień publicznych już od kilku lat, to wejście w życie nowej ustawy, myślę, że nie było jeszcze y, taką. Tym, tym argumentem, który przeważył szale, ale jednak elektronizacja, ze względu na to, że mamy przecież zamawiających, którzy praktykują, którzy robią to od nastu lat. Tak. I teraz pytanie, czy w nową ustawę jeszcze byśmy weszli? I to nawet z takich półprywatnych rozmów wynika, ale ta elektronizacja i tam, gdzie byliśmy w stanie przesunąć się pomiędzy wydziałami albo już. Określić swój status zawodowy jako zawodowo spełniony i udać się na zasłużony odpoczynek, no to rzeczywiście spora część zamawiających, z którymi jesteśmy w kontakcie, sygnalizuje, że dopiero zaczynają. Także to jest takie. To jest od 1 stycznia mamy, można powiedzieć, tak. że nowe rozdanie, również jeżeli chodzi o specjalistów, i teraz, czy złote rady dla tych, którzy dostali w spadku z Nowym Rokiem często bez zapowiedzi zamówienia jako swoją odpowiedzialność i to pytanie zarówno Bartoszu do Ciebie jak i też Andrzeju, złote rady dla tych, którzy dopiero będą albo na dniach zaczęli odpowiadać właśnie, za um, zamówienia. Nie przed Andrzejem, pewnie Andrzej, ja też tak, bardziej tak. wykonawców. Masza. Jeżeli chodzi o zamawiających, to uważam, że złotych rad niestety nie ma, no, nie ma złotego środka. Nie należy się tej elektronizacji bać, no, tak jak słusznie wskazałeś, ta ustawa poprzednia tą elektronizację powyżej tych progów Unijnych prowadzała, yy, dużo zamawiających tych, które ja znam, tych mniejszych, którzy, którzy jednak, że tak powiem, poruszali się w obszarach progów krajowych, mhm. tych progów postępowań przetargowych powyżej ówczesnego artykułu 4.8, odetchnęli z ulgą, że nie będą właśnie musieli się obawiać, czy wszystko mhm. będzie przebiegało zgodnie z procedurą, nie będzie, nie będzie jakichś kłopotów. Natomiast ja ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, no i tak jak było widać w orzecznictwie KIO, no zawsze pierwsze, pierwsze miesiące, czy pierwsze dni no miesiące wchodzenia w, no, w życie nowych przepisów i... Ta nowość, tak? to, to, ta nowelizacja, która się pojawia i te nowe czynności czy obowiązki zamawiającego, ale również wykonawców, one powodują pewnego rodzaju strach, obawę, no i tutaj nie ma się czego dziwić. Natomiast no, uważam, że yy, złotego środka no, nie jesteśmy w stanie znaleźć, natomiast yy, nie, można, nie można się tego obawiać. Tutaj uważam, że duża odpowiedzialność też i strach może wynikać, yy, że tak powiem, może się pojawiać po stronie wykonawców, tak? Po stronie wykonawców większy, bo są mali wykonawcy, którzy. Nie mają, że tak powiem, w swoich kompetencjach, czy nie potrafią po prostu posługiwać się sprzętem nowoczesne, komputery okay. czy maile, są dla mm -hmm. nich to rzeczy obce i nieraz yy, yy, może powstać problem z, ze złożeniem takiej oferty, nawet w postępowaniu, postępowaniu okay. krajowym. tak? I ja się z Tobą zgodzę, bo tu znowu nam wchodzi yy, no, czynnik ludzki, który nie jest y, słabą stroną, jest stroną. Która dodaje kolorytu do zamówień publicznych, myślę, zarówno po stronie wykonawców, jak i po stronie zamawiających. Więc tego, myślę, nie możemy standaryzować i nakładać obowiązków, dat, terminów i harmonogramu wdrożenia, zarówno w nową ustawę, jak i też w elektronizację, ze względu na to, że każdy ma predyspozycję, i myślę, że to chciałeś, właśnie powiedzieć: każdy ma predyspozycję do czego innego i musimy po prostu uwzględnić kto, gdzie ma te silne strony. Andrzeju, jako ten, który na co dzień, czy mogę już nawet powiedzieć, że pewnie od paru miesięcy, bo taki mamy czas, codziennie prowadzi szkolenia, powiedz mi, proszę, może nie złoty środek, ale powiedz, od czego radziłbyś zacząć? czy chwytać ustawę, czy chwytać komentarze, czy jednak szkolenia online, stacjonarnie słuchać, czy może y, przygotować taką dokumentację, dać do konsultacji y, y, ćwiczeniowo. Właśnie nie teoretycznie, tylko już praktycznie. Jak jak tego naby, jak nabyć tych y, umiejętności? Gdybyś mógł doradzić, y, wyciągnąć wspólny mianownik z, y, ze szkoleń, które przeprowadziłeś, to widzisz taką szansę, wiesz, najkrótszym, y, najmniejszym zasobem, w najkrótszym możliwym czasie, jak, jak zacząć? No, Pęśmie, że Adam, że to, że to jest skomplikowane pytanie. <laughs> skomplikowane pytanie, mianowicie mamy problem. Generalnie moglibyśmy zacząć w ogóle od w tej kwestii podstawowej ludzie. Ludzie. Organizacja to ludzie, więc najpierw chodzi o kształcenie, tak o, no o tym już też mówiliśmy, wielokrotnie rozmawialiśmy na ten Ale temat. A to znowu z kierownikiem zamawiającego I się teraz, I niestety, i proszę Państwa, ja sobie tutaj wypunktowałem, bardzo podobała mi się wypowiedź Pani Justyny i mamy tak naprawdę, odpowiadając na Twoje pytanie, w ogóle komentując tą kwestię, mamy trzy tematy. Elektronizacja, czyli narzędzia, Mamy nową ustawę prawo zamówień publicznych, czyli nową podstawę mhm. prawną i mamy zarządzanie procesami, procesami, czyli kierunek, kierownik zamawiającego pracownicy, pracownicy kierunek zamawiającego. To jest to, tak samo Bartek pewnie to też potwierdzi, Panie. też tutaj pełniąc funkcję nadzorcze nad zamówieniami publicznymi, to są te trzy najważniejsze elementy. I teraz od czego zacząć? Od ściągnięcia specyfikacji ze strony internetowej innej instytucji? No mhm. może i tak. Ale proszę Państwa, to o tym też mógłbym dużo powiedzieć na ten temat, ponieważ no, to korzystanie z rozwiązań innych podmiotów zawsze oczywiście poglądowo tak, ale pamiętajmy, jakby. Nie uczy nas, bo nie weryfikujemy. Uważamy, że ktoś to zrobił mhm, dobrze, m. dlatego to ctrl-c, ctrl-v, tak? No właśnie chciałem no powiedzieć, że to trzeba zrobić z taką pewną racjonal ra racjonalnością i odpowiedzialnością. Czyli można ściągnąć, o, ale można się posiłkować, oczywiście. żeby wiedzieć, co się pisze, a ale nie tak jak powiedziałeś ctrl-c, -C, ctrl-v, dokładnie. Tak samo, proszę Państwa, jak na przykład część mojej pracy polega na tym, że weryfikuję dokumentację zamawiających, i tutaj dostaję umowę przygotowaną i to jest z całym szacunkiem oczywiście przez dział prawny, gdzie mówię o roku 2021, tak? czyli mówię o marcu, kwietniu, gdzie mam na przykład w klauzulach, że zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z warunkami artykułu 144. No, proszę Państwa, no, ja to absolutnie rozumiem. Ktoś powie, no ale dobrze, no, nie muszę się znać na zamówieniach publicznych i tutaj niestety postawię stanowcze. Nie, tak, musisz się znać na zamówieniach publicznych, jeżeli to robisz. Tak, no inaczej byśmy tutaj, jeżeli to robisz i pracujesz w tym kierunku, tak, no i teraz inwestowanie, Adam pytasz, inwestowanie w kadry, w jaki sposób, czy szkolenia. I teraz jakbym mógł powiedzieć oczywiście tezę dosyć ryzykowną. Praktyka, doświadczenie rodzi się w trakcie praktyki, ale praktyka wiąże się z ryzykiem i ponoszeniem odpowiedzialności, i tutaj osobistej, nie? No bo pamiętajmy o tym, no kierownik zamawiającego, ten nasz przysłowiowy kierownik na świeczniku faktycznie odpowiada, ale przecież też ma podział tych kompetencji, scedował pewne odpowiedzialności na osoby merytoryczne i inne osoby wykonujące czynności przygotowawcze i czynności w postępowaniu. Więc jakbym mógł króciutko. Z mojej strony korzystamy z wiedzy, z doświadczenia innych, na pewno, tak, na pewno weryfikujemy. W mojej ocenie śledzimy zdarzenia, które, się, które mają miejsce z zmianami podstaw prawnych, czyli na pewno, no tutaj, no niestety, no niestety. Zarekomenduję jednak rzeczywiście od czasu do czasu spojrzeć na stronę Urzędu Zamówień Publicznych co, co się dzieje, jakie są zmiany. bo Proszę państwa, jesteśmy zaskakiwani, wszyscy jesteśmy zaskakiwani. Pamiętamy w grudniu tutaj już ubieraliśmy choinki, pamiętamy, pamiętamy tak i tutaj pojawiły się co rozporządzenia, nie, Roz, zmiana ustawy. Więc dla mnie to jest proces, to jest wiele elementów. Nie mógłbym powiedzieć, że szkolenia inwestujemy tylko w szkolenia, inwestujemy w ogóle w, w ludzi, ale ja bym zainwestował w dialog między zarządzającym a osobami yy, realizującymi zamówienia publiczne. W to bym zainwestował. Proszę, w tej chwili, mhm. wejdę tutaj. Andrzej poruszył dosyć istotną kwestię tej informacji. Ja się nie muszę znać na zamówieniach. W stu procentach, się z Tobą zgadzam. Uważam, że nie trzeba znać ustawy perfekt, nie trzeba się znać, ale trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie i tu jest pokazana ta właśnie współpraca między działami. Ja niejednokrotnie się spotkałem w swoim doświadczeniu, niestety to są dosyć skrajne może sytuacje, ale, ale są nie, przeze mnie nie do zaakceptowania, gdzie słyszę nawet oficjalnie od kogoś przedmiot zamówienia, wniosek wpływa do działu zamówień publicznych, są jakieś uwagi, pytania, tak, uszczegółowianie. Okazuje się, że co mówi jednostka merytoryczna, będą pytania, to sobie będziemy zmieniać. Okay. No, no i to jest chyba też I problem, i wydaje ja myślę, mi się, tak? Dobrym podsumowaniem będzie przykład pierwszego trybu podstawowego, który 8 stycznia został opublikowany na platformie, to była 22. baza lotnictwa taktycznego w Malborku i tu cały czas pamiętamy pani Justyna. Nieświadomie, ale stała się pierwszym zamawiającym w kraju, który tryb podstawowy uruchomiła. Moi drodzy, prawie 4000 razy zamawiający skorzystali z tej dokumentacji. Ja myślę, że ona gdzieś w obiegu jest, także z inspirowaniem się innymi zamawiającymi jak najbardziej, ale moi drodzy, patrząc na zegarek, zbliżamy się panel, do kolejnego to... panelu. Andrzeju, co będzie przedmiotem i tematem kolejnego? Kolejny panel: postępowanie zielenia zamówienia publicznego, perspektywa wykonawców. Będzie ciekawie. Patrząc, patrząc na prelegentów, na osoby zaproszone, prowadzące, no, słuchamy. słuchamy i przygotowujemy się na podsumowanie. Za podsumowanie, Bartoszu, bardzo Ci dziękujemy Dziękuję i oddajemy głos i zapraszamy serdecznie na kolejny blok tematyczny.